Siemanemoneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wbijamy z kolejnym odcinkiem z gry Tasty Blue. Jestem ciekaw, kiedy w końcu zaczniemy być delfinem, bo a może nigdy nie będziemy, ale chyba będziemy, więc co tutaj? Tale of a Goldfish, czyli wydaje mi się, że to będzie już ta ostatnia mapka, bo na brązowy, na jedną gwiazdkę trzeba aż 8 minut praktycznie, więc to będzie bardzo długa mapka, zobaczymy. Wydaje mi się, że po tej mapce już będziemy delfinem, tak? Bo to będzie taka ostateczna rozgrywka goldfishem, więc przechodźmy do gry. O, czyli znowu zaczynamy w tym, dobra. No i to ja rozumiem, widzicie? Czyli tutaj będzie opowiedziana cała historia, więc będziemy od początku, od samego początku będziemy zaczynali, więc mamy teraz 1,5 centymetra i wydaje mi się, że przez wszystkie mapki, te najważniejsze przynajmniej momenty, przejdziemy. Albo będzie taka jedna długa, duża mapka, która będzie zawierała każdy element po prostu tych mapek, które już przechodziliśmy. Mam nadzieję, że to po prostu nie jest pierwsza mapka i że ja nie zaczynam od nowa, bo tego bym nie chciał, ale już też idzie mi sterowanie dużo lepiej niż szło wcześniej, okej. Okay. No i znowu za wcześnie trochę wyskoczyłem, bo tam można było zjeść cokolwiek. Więc w pierwszym odcinku, w pierwszej mapce, która była właśnie tą mapką, też zrobiłem ten błąd. Okej, czyli widzicie, czyli jest dokładnie to samo, dokładnie to samo. Zaczynamy tutaj i będziemy po prostu rośli wraz z mapką. Będą kolejne elementy, aż dojdziemy do mapki, w której będziemy zjadać krakeny, tak? Okej, mogę zjadać już te duże ryby, znaczy duże te. Jak to się nazywa? Wiecie co, nie? Gdzie tu kapsle zjem? Duże krewety. Możemy już zjadać duże krewetki, więc to jest bardzo dobry znak. Bardzo dobry znak. Jest już moment, w którym możemy zjadać też duże rybki, więc zaraz tutaj mapka nam się powiększy. Ja postaram się jednak... właśnie, powiększyła się mapka. Postaram się zdobyć chociaż jedną gwiazdkę. No i widzicie, już jesteśmy na kolejnej mapce, więc to jest bardzo fajnie zrobione. Ja nie wiedziałem, że to jest tak zrobione właśnie, że potem będziemy po prostu każdą z tych mapek grali, bo to jest właśnie tak jakby połączone. Okej, tutaj widzę dużo rozgwiazd, więc też tak zrobiłem w pierwszym odcinku. Te duże ryby już też mogę zjadać, więc to tylko na plus, to tylko na plus. Kiedy... O, już mogę ptaki. Ptaki są naprawdę duże, więc na ptakach dość sporo możemy urosnąć. Zwłaszcza jakbyśmy zdali radę zjadać po dwa, ale no na razie nie dajemy, więc spróbujemy tutaj. Okej, już nam powiększyła się całkowicie mapka, jest duża, duża i już foki, okej. Czyli no widzicie, tak jak mówiłem, foki są agresywne, zapomniałem o tym. Okej, zjadłem człowieka i już teraz zaczyna się prawdziwy hardcore. Zjadłem, znaczy orka mnie uszkodziła i to tak dość mocno. Są ryby miecze, bo ktoś się ze mną kłócił, że to nie są ryby miecze, to są mieczniki tak zwane, albo włóczniki, czyli ryby miecze, a nie ryby piły. Ryba piła to jest rekin taki, który ma piłę, a nie miecz, więc... Ale oczywiście żadnej urazy tutaj nie chowam, więc nie ma się co martwić. Okej, co tutaj robimy? Możemy już zjadać kajakarzy, chociaż już wydaje mi się, że... znowu mnie orka zaczepiła. Kiedy ja będę mógł zjeść tą orkę? Te ryby miecze są dość duże, więc można na nich ładnie podrosnąć. O, mogę już zjeść orkę, okej, bo bałem się, że nie będę mógł zjeść orki, a orek jest tu naprawdę od groma i jeszcze trochę, więc bardzo ładnie na nich się urośnie. Mam już ponad 7 metrów, prawie 8, więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Jestem ciekaw, kiedy będziemy mogli zjeść te walenie na dole. Co ja tu mogę jeść? Mogę już jeść motorówki, mogę jeść łódki, mogę jeść już wszystko tak naprawdę. A jeszcze została przynajmniej 1/4 paska do zapełnienia. Okej, mogę już jeść też walenie, więc bardzo ładne. Tych błękitnych jeszcze jeść nie mogę. Teraz zobaczcie, jaka ta orka malutka się wydaje przy tym wszystkim, co tu pływa. Zaczynają też tu już latać te... O, mogę już błękitne, więc albo tutaj trzymamy się po prostu dołu, ale... No nie, no tak nie może być. Musimy też zjeść miasto, tylko no właśnie to jest problemem to, że... Oni zaczynają nas już bombardować. Dobra, miasto zjedzone. Postaramy się ściągnąć te helikoptery, bo trochę mnie... tu są jakieś lotnice, takie statki. Pamiętacie kiedyś... ja go złapałem fajnie w sumie. To w sumie było całkiem spoko. Dawaj, jedz, bo nie wymilałem czasu. Jezu, jeszcze głębiej, czyli tu jakiś kraken zaraz wyleci. Łódź podwodna z torpedami, no tego to jeszcze nie było. I lotniskowce, what? Okej, ja myślałem, że to są rzeczy, które ja znam, a takich rzeczy to ja nigdy nie widziałem. Więc trochę przypsik. Trochę przypsik. Tego nie było nigdy. Nigdy tego nie było na pewno. Nie było torped, tu wszystko już we mnie strzela. Samoloty, statki, wszystko. Halo, przestańcie strzelać. To koniec? Koniec, kiedy koniec? Ile mam metrów? 100 metrów.
100 metrów i to będzie końcówka. Jest 100 metrów. Jeszcze nie ma końcówki. Stop 4 metry. No come on. Come on, koniec, koniec, jest, koniec. 108 metrów i o-o. Okej, czyli dziewczynka, która kupiła złotą rybkę, widzi, jak ona zjada statki i pobiegła do tego sklepu zoologicznego, żeby powiedzieć facetowi, który jej sprzedał tą rybkę, że kurde, żebym jej pomógł, bo ona przekarmiła tą złotą rybkę, którą on jej sprzedał. No i oni tam przyszli, zobaczyli, jak zjada statek i mówi, no co chcesz, żebym zrobił w tej sprawie? I wtedy ta rybka ich zjada i ona mówi, że kurde, zostałem zjedzona przez złotą rybkę, znaczy przez rybkę i że mama mnie za to zabija, a tak naprawdę to ona już chyba nie będzie żyła zbytnio. A ten pan, który jej sprzedał, mówi, że był znaczek, żeby nie przekarmiać. No i tyle, i cała puenta z tej historii. Bardzo ładna puenta zresztą. Pamiętajcie, nie przekarmiajcie rybek. No i tyle, teraz pewnie będziemy grali naszym kurde whales. Tylko, ale jak 6 minut to zrobiłem, więc ile brakowało do 2? Nieważne. Tak, jesteśmy teraz delfinem, więc zobaczymy, jaka jest historia delfina. Tak więc historia naszego delfina jest całkowicie bardzo prosta, czyli to jest taki typowy delfin, który jest w zoo i musi skakać przez ogniste poręcze. No i wiadomo, no, to nie jest zbyt fajne życie dla delfina. No i w końcu w tym swoim akwarium widzi, jak ktoś ogląda na tablecie newsy i na tym tablecie mówią, że kurde, wiadomość z ostatniej chwili, wielka, gigantyczna, złota rybka terroryzuje ocean i zjada wszystko, co na niej drodze jest i wymknęła się spod kontroli, rośnie większa i większa. A naukowcy mówią, że to była tylko zwykła rybka, zanim uciekła zanim uciekła z rąk prywatnych, że tak to nazwę. No i nasz delfin wpadł na pewien pomysł. I to będzie właśnie ten pomysł. Musimy tutaj skakać przez te... ale super. Jesteśmy sobie małym delfinkiem, którego ludzie oglądają za szybą. Mamy 64 cm, czyli jesteśmy faktycznie dość małym delfinkiem. No i musimy skakać przez te właśnie tego typu rzeczy. No i raz przeskoczyłem, dostaniemy rybkę. I kolejny raz musimy tutaj popłynąć i przeskoczyć. I kolejna rybka. Pięknie, no i znowu, hup, kolejna rybka, no i takie jest niestety życie, niestety albo stety, życie delfina, no pewnie inne zwierzaki mają gorzej, no ale nikt chyba z nas nie chciałby być aż tak stresowanym. Zobaczcie, przez to, że piłkę przez to przecisnąłem, dostałem bardzo dużo rybek, to może być sposób, o, teraz też to zrobiłem. To ja bym wiedział wcześniej, to bym cały czas z piłką się bawił. Halo? Czemu nikt mi nie powiedział? No nie mogę jej tutaj wrzucić. Dobra, jestem. Tylko chyba nie chciałem tutaj wpaść zbytnio. Wolałbym stąd chyba wylecieć. I zjadać rybki tutaj. Mogę zjadać wiaderka nawet, wow, okej. Zjadam wiaderka, czy jest jeszcze... O, mogę foki. Jestem już takim delfinem, że foki nawet, ludzi nawet zjadam. No i to się nazywa delfin. To jest właśnie definicja delfina. Chodź tu. Mogę już zjadać też foki. Tak, to są foki. Nie. To chyba... Okej, czyli już tak urosłem, że właśnie w tym momencie wydostałem się do oceanu. No i znowu są te samochody podwodne. Mogę zjadać już rekiny. Wszystko już mogę robić, więc... No tak się potoczyła nasza historia, od małego delfinka, który był uwięziony do wielkiego delfina, który tutaj zabija wszystko, co tylko stoi mu na drodze. I samochody podwodne, to jest w ogóle taka głupota, że masakra. No ale tak jest. Woo! Mamy już 10 metrów prawie, więc jesteśmy naprawdę monstrualnym delfinem i zaliczyliśmy. Niestety bez żadnej gwiazdki, w sumie jest to zrozumiałe, bo cały czas powalczyłem, sam skakałem przez obręcz, a wystarczyło przebijać przez tę piłki, dużo szybciej bym urósł, więc no tak, to tyle. Więc o co chodzi? Jako, że tamta mapka była naprawdę bardzo długa, to wydaje mi się, że to już będziemy powoli zbliżali się do końca mapek w tym odcinku. No bo ile też można, zobaczcie, są też Nemo, więc wszystko można zjeść. Coś ciężko się tym steruje, jest dużo bardziej zwrotny, albo mi się wydaje, bo nie mogę go poskromić, tego delfina. Jest taki kurde nieokrzesany, taki lata w każdym kierunku, w którym tylko chce latać. Okej, możemy już zjadać roślinki, więc od tego momentu pójdzie bardzo szybko. No to jest właśnie ta gra, że tu wystarczy, że dorośniecie do pewnego momentu, a potem już leci, bo zjadacie rzeczy, które są duże. I tak jak teraz, jedna tylko gwiazdka, no troszkę mało, ale no tak czy siak jest sukces, jest rekord, więc to się liczy. 35 sekund, więc ta też będzie bardzo szybka, więc zjadam złoto, czyli jestem gdzieś w jakimś miejscu,
którym po prostu rozwalił się statek. No ale tu już nie mam co zjadać. Okej, tu jest jeszcze złoto. No i teraz mogę zadać czaszki. Halo? No, mogę zadać czaszki, ale jeszcze nie wszystkie, więc... Kurde, jeszcze raz bym to chciał, bo trochę zrąbałem. No i teraz muszę zjeść chesta i wygram. Ile mi to zajęło? O, 23 sekundy. Myślę, że spokojnie bym zdobył 3 gwiazdki, ale nie chce mi się w to bawić. Anemones and Octo, czyli będziemy jedli takie rybki sferajny i jakieś Octo, czyli oktopusy, czyli meduzy, tak? Czy będą tu meduzy? Zobaczymy. Na razie zjadam, gdzie jest Nemo, czy kiedy będę mógł zjeść Dory. No ej, ej. To jest bardzo trudne to sterowanie, bo one zmieniają cały czas kierunek. Okej, możemy już zjadać te takie trujące rzeczy, więc to już dobrze o nas świadczy, bo bardzo szybko dzięki temu urośniemy. Teraz już możemy zjeść wszystko, kiedy oktopusa. Oktopusa już? A, już wygraliśmy. Okej, dobra, lecimy, bo bardzo dobrze nam idzie tu. 2 minuty, więc to już będzie na pewno już. To mogę wam obiecać. Ostatnia mapka, okej. Czyli w tej mapce musimy zjadać kokosy, które spadają z nieba, czyli to nie jest jakieś mega trudne. Ale no mega łatwe też nie jest, znaczy no w sumie, nie wiem, ciężko ocenić. Zobaczymy jak szybko mi to pójdzie, wątpię, że bym dostał jakąś gwiazdkę, bo jestem kurde lamusem w tą grę. Ale no idzie na razie spoko, na razie całkiem spoko. Mógłbym w sumie stać w jednym miejscu i czekać aż będą na mnie spadać. Bo tak naprawdę gwiazdki na mnie mało obchodzą, tylko zabawa, bo ta gra jest naprawdę fajna. Daje jakieś takie wyzwania, nie, ale daje taki feel, że jest fajnie. Prosto do buzi mi wleciała. If you know what I mean. Come on, jestem już taki gruby, że nie mogę się wejść tam. A bardzo bym chciał. Koniec. 2 gwiazdki, pięknie. Jeszcze jedną, co się będę tutaj kurde przejmował. Ta gra jest taka przyjemna i taka fajna, że aż mi się nie chce przestawać grać. Zobaczymy zaraz ile mapek przeszliśmy. Aha, ale ją wystrzeliłem. Myślałem, że to już też mogę zrobić. No jest ciężko, bo jest ciężko. Okej, mogę już zaraz tych ludzi z powierzchni, więc zaraz będę mógł też nurków, już mogę nurków, więc od tej pory, od tego momentu to wszystko już będzie całkiem proste mi się wydaje. Teraz kiedy będę mógł zjeść, a mogę już zjeść to, musiałbym tak jakoś wyskoczyć logicznie, ale na razie mi się nie uda tak wyskoczyć. Aha, okej, czyli po prostu będę musiał być większy, żeby zniszczyć im domek. Okej, odblokowałem kolejne levele, teraz już będę mógł wyskoczyć i ich zjeść w środku, tak też się stało. Nie wiem czy chcę tam się zagłębiać na dół, bo tu jest w sumie wystarczająco pokarmu. Tam tylko jeżdżą te samochody, które są tak naprawdę gówniane, bo to jest takie... Nie lubię takich rzeczy. O, i są też łodzie podwodne, których jest tu całkiem spoko. Znaczy całkiem sporo. Ale nie aż na tyle sporo, żebym się nimi jakoś za bardzo przejmował. Samochody wpływają stąd, więc ja po prostu mogę sobie latać tutaj. Teraz na przykład mogę sobie przylecieć po całym tym... A nie, nie, nie mogę tak zrobić. Dobra. Wpływam tutaj ofensywnie w łodzie podwodne. O, już końcóweczka, więc jeszcze zjemy kilka samochodzików. Raz, dwa, trzy, cztery. No i koniec, pięknie. Jedna gwiazdka zawsze spoko. Mam nadzieję, że wam się spodobało, bo mi bardzo. Jeżeli się wam spodobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.